walczącej stolicy. Kronika powstania warszawskiego. Sobota, 26 sierpnia 1944 roku. Powstania, dzień 26. Stare Miasto jest jak co dzień od 19 sierpnia nadal celem nieustannych, zmasowanych ataków nieprzyjacielskich. Jak wczoraj wspomniałem, zapadła decyzja ewakuacji z tej dzielnicy do Śródmieścia centralnych władz wojskowych i cywilnych powstania. W nocy z 25 na 26 sierpnia doszło do jej realizacji. Sądzę, że nie tylko kompetentnie, ale i interesująco przedstawił to w swoich wspomnieniach dowódca AK generał Tadeusz Komorowski-Bur. To, że Stare Miasto wytrzymało dotychczas koncentryczne natarcie nieprzyjaciela podjęte 19 sierpnia, przypisać należy m.in. pomocy i posiłkom, które nadchodziły kanałami z innych dzielnic Warszawy. Wszelkie jednak starania, by utrzymać w tym czasie naszą łączność radiową, okazały się bezskuteczne. Z czterech stacji, które mieliśmy na Starym Mieście, pozostała czynną tylko jedna, a i ta ciągle się już psuła, wydajność jej malała. Zachodziło niebezpieczeństwo, że niebawem może i ona ostatecznie zamilknąć. Przerwanie łączności radiowej, dzięki której miałem zapewnioną możliwość dowodzenia, pociągnęłoby za sobą poważne konsekwencje. Wobec tego zdecydowałem się przenieść sztab do Śródmieścia. Delegat rządu Jankowski i przewodniczący Rady Jedności Narodowej Pużak byli obaj po 60. Jedyne znane połączenie Starego Miasta ze Śródmieściem biegło kanałem wysokości 90 cm. Przebycie tej drogi było wyczynem niewykonalnym dla starszych ludzi. Nakazano wobec tego przeprowadzić rozpoznanie i wyszukać inną drogę. Saperzy i kanalarki dokonywali nadludzkich wysiłków, by przejść wyższym kanałem, który prawie na całej długości leżał pod pozycjami niemieckimi. Dotychczas nie był on używany, gdyż wskutek poprzerywania kanalizacji pod zburzonymi domami nastąpiło na niektórych odcinkach kanału takie spiętrzenie wody, że wypełniała ona całkowicie przewód. Próby podjęte okazały się bezowocne. Nikt nie był w stanie utrzymać równowagi w rwącym prądzie płynącego błota. Otwarcie tamy centralnej, regulującej poziom na szlaku do Żoliborza, jednak pomogło. Błoto zaczęło opadać. Mimo to, po upływie 24 godzin, przewodnik kanalarz nie podejmował się jeszcze prowadzić nas do Śródmieścia. Poziom wody opadał wprawdzie centymetr na godzinę, ale prąd był ciągle jeszcze bardzo silny i niebezpieczny. Gdy jednak Kuczaba, szef łączności operacyjnej, zameldował, że grozi każdej chwili przerwanie łączności radiowej, gdyż napięcie w akumulatorach spadło poniżej niezbędnego minimum i stale opada, zdecydowałem się nie odwlekać dłużej i nakazałem przygotować się do marszu jeszcze tej nocy. Wieczorem wszedłem po raz ostatni na piętro naszego domu, by raz jeszcze spojrzeć na Starówkę, jak pospolicie nazywano Stare Miasto. We dnie przesłaniał je pył wznoszony przez pociski. Teraz ogień artylerii przycichł nieco, a wiatr rozpędzał tumany dymu z pożarów. Przede mną leżało Stare Miasto, albo raczej gruzy tego, co było kiedyś miastem, owinięte kirem dymu i kurzawy. Zabytkowe kamienice Starówki legły w gruzach, tworząc olbrzymie barykady ze zwałów cegieł i belek. Na lewo poznałem Bank Polski, redutę, którą Niemcy uznali za najtrudniejszą do zdobycia. Nad rozbitą kopułą tego gmachu ciągle jeszcze powiewały strzępy biało-czerwonej flagi. Granicę naszej fortecy znaczyła czarna ziemia okopów na tle ruin getta, dalej zieleń ogrodu Krasińskich, teren zaciekłych walk, natarć i przeciwnatarć obu stron. Dalej jeszcze nasze reduty, które od wielu już dni wytrzymywały nieprzerwany atak niemiecki, ruiny szpitala Jana Bożego i zmiażdżony żelazo-betonowy blok wytwórni papierów wartościowych. Patrzyłem na szczątki kościoła Najświętszej Marii Panny, na wypaloną kopułę sakramentek, rozdarty pociskami dach świętego Jacka na ulicy Freta i ruiny wież katedralnych. Rynek przedstawiał chaotyczne zbiorowisko wzgórz, gruzu i lejów, wyrwanych przez pociski.
600 lat historii Warszawy legło w tych gruzach. Przed opuszczeniem Starego Miasta odbyłem ostatnią rozmowę z pułkownikiem Wachnowskim, który był duszą obrony tej dzielnicy. Jak zwykle spokojny, mówił zwięźle i przyciszonym głosem. Zdawał sobie dobrze sprawę z tego, że jego zadaniem jest utrzymać do ostatka pozostałą część Starówki, by umożliwić innym dzielnicom przetrwanie aż do chwili nadejścia odsieczy. Wiedziałem, że można było na niego liczyć. O 1:00 po północy odprowadził nas do włazu, którym mieliśmy zejść do kanału. Właz odległy o 200 metrów od stanowisk nieprzyjaciela był pod stałym ogniem granatników i ciężkiego karabinu maszynowego. Można się tam było dostać tylko pojedynczo. Zatrzymaliśmy się pod murem narożnego domu. Co minuta od czoła kolumny oddzielała się ciemna sylwetka, przebiegała osłoniętą przestrzeń i znikała między workami z piaskiem osłaniającymi właz do kanału. Pochylony przebiegłem kilkanaście metrów oddzielających mnie od włazu i opuściłem się w dół ciasną studzienką po śliskich metalowych klamrach. Ogarnęła mnie ciemność. O przemarszu kanałami do Śródmieścia opowiada w swych wspomnieniach Kazimierz Pużak, wybitny przywódca Polskiego Ruchu Socjalistycznego, przewodniczący konspiracyjnego parlamentu Rady Jedności Narodowej. W nocy z 25 na 26 sierpnia weszliśmy do kanału z placu Krasińskich róg ulicy Długiej po stronie Pałacu Sprawiedliwości i od razu wpadliśmy w głębie wody, jak na przykład przy moim wzroście pod klatkę piersiową. Zaznaczyć należy, że woda rwała tak, że trzeba się było podtrzymywać wzajemnie. Wprawdzie nasz szereg miał do dyspozycji po prawej ręce sznurek, którego należało się trzymać, ale mimo to bardzo często padało się i z trudem przy pomocy innych się podnosiło. Bardzo ciężko przeżywali tę drogę ludzie małego wzrostu. Trzeba było ich po prostu wlec. Ciemność rozświetlana sekundową latarką przewodnika, szum wody i jej niesamowity odór bardzo sprzyjały zgubie w razie ewentualnego omdlenia czy też uniesienia wodą. Na szczęście to się nie zdarzyło. Maszerowaliśmy pod ulicą Miodową. Pod wpływem bombardowania woda z instalacji, nie mogąc przedostać się otworami kloacznymi, zalewała jezdnię, rujnując ją, przeciekając przez sufity kanału. Były to potężne strugi. Sytuacja uległa pewnej zmianie na lepsze, gdyśmy stanęli mniej więcej u zbiegu Trębackiej vis-a-vis Mickiewicza, tylko że pod ziemią. Wchodziliśmy do rozstaju, a z niego do kanału niższego, z wodą spokojniejszą i sięgającą niżej pasa. Ale za to znaleźliśmy się pod trasą krakowskiego przedmieścia, zajętego przez Niemców, patrolujących przy otworach ściekowych i co jakiś czas rzucających granaty przez te otwory. Trzeba było iść z wielką ostrożnością, nie rozmawiając i nie chlapiąc wodą. Woda, tocząc ekskrementy, niosła równie, i to było najgorsze, przedmioty twarde, gruby, żwir i kamyki, a to obcierało ze skóry nogi, często do mięśni. Słyszeliśmy turkot pojazdów niemieckich, kanonadę armat czy czołgów działających tuż nad nami. Wreszcie gdzieś od kościoła Świętego Krzyża weszliśmy do jeszcze niższego kanału, zdaje się 120 cm wysokości, ale jeszcze gorszego tym, że po kolana brnęliśmy już w gąszczu kloacznym, który utrudniał każdy krok. Trzeba było iść zgarbionym, chroniąc głowę przed starciem z sufitem. Wreszcie doszliśmy do kresu, do włazu przy ulicy Wareckiej, róg Wareckiej przy Banku Zachodnim. Tu kończył się nasz marsz. Po straszliwym smrodzie, zwłaszcza na ostatnim szlaku najniższego kanału, odetchnęliśmy tak zwanym świeżym powietrzem. Opisana droga do Śródmieścia zakończyła się po paru godzinach, przed 5:00 rano. Tymczasem na Stare Miasto od świtu padały już pociski artylerii i ciężkich moździerzy, a od 8:00 rano powtarzały się naloty bombowców nurkujących. Jak relacjonuje w wieczornym meldunku z tego dnia major Tadeusz Wardań-Zagórski, Gromski, z ekspozytury 6. Oddziału Sztabu na Starym Mieście do porucznika Aleksandra Gejsztora, Borodzicza w Śródmieściu, naloty w mniej więcej godzinnych odstępach powtórzyły się 9 razy w ciągu dnia.
za każdym razem nalotu dokonywały po 3-4 samoloty typu Stukas, obrzucając dzielnicę bombami kruszącymi i ostrzeliwując miasto z broni pokładowej. Te działania lotnictwa i ogień artylerii stanowiły bezpośrednią osłonę i przygotowanie dla szturmów nieprzyjaciela podejmowanych na wszystkich odcinkach Starego Miasta. Oddziały majora Gustawa Billewicza, pseudonim Sosna, wsparte przez pierwszą kompanię batalionu Parasol, utrzymują pozycję w Banku Polskim i zrujnowanym pasażu Simonsa. Poległ dowódca pierwszej kompanii Parasola, porucznik Stanisław Leopold, pseudonim Rafał. W najtrudniejszych warunkach obroniono również ruiny ratusza z Pałacem Blanka. W kościele kanoniczek zaś zginął pod chorąży Juliusz Krzyżewski, pseudonim Prus. 29-letni utalentowany poeta, przed wojną współpracownik Kuźni Młodych i kilku czasopism społeczno-kulturalnych oraz Polskiego Radia. AK utrzymuje na Starym Mieście nadal barykady na Miodowej, Podwalu, Piwnej, Świętojańskiej i Kanonii. Tutaj walka toczy się wewnątrz częściowo już spalonej i zbombardowanej katedry Świętego Jana. Pod silnym naporem od strony Wisły bronią ulic Brzozowej, Boleść i Rybaki kompanie Wojskowej Służby Ochrony Powstania AK i kompania porucznika Witka z AL. Oddziały powstańcze zmuszone zostają jednak do wycofania się z ruin fabryki Kwebracho na ulicy Boleść oraz ze zgliszcz szpitala Jana Bożego na Bonifraterskiej. W szpitalu Jana Bożego Niemcy zdołali wyprzeć oddziały Czaty dopiero po dokonaniu podkopu pod stanowiska powstańcze i podpaleniu części budynku od piwnic. Gmach Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, obsadzony przez żołnierzy zgrupowania podpułkownika Szypowskiego Leśnika, opanowany został częściowo przez niemieckie oddziały szturmowe i saperskie. Jaką wagę przywiązywała strona niemiecka do tego osiągnięcia, świadczyć może utrwalenie go w dzienniku działań bojowych 9 Armii. Powstańcy w Warszawie w dalszym ciągu rozbudowują swoje pozycje i bronią ich zaciekle. Zwężenie kotła na Starym Mieście postępuje. Zdobyto budynek Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ale w godzinach wieczornych 26 i nocnych z 26 na 27 sierpnia oddziały Zośki i Czaty, kierowane przez kapitana Jana Kajusa Andrzejewskiego, dowódcę Brody, zdeterminowanym przeciwuderzeniem odbierają Niemcom niższe piętra Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i odzyskują główne wejście do budynku. Ciężkiej straty doznała 26 sierpnia Armia Ludowa na Starym Mieście i w całej Warszawie. Około godziny 14 padły bomby lotnicze na czteropiętrową kamienicę przy ulicy Freta 16, która zawaliła się, grzebiąc pod swymi gruzami przebywający w budynku sztab Armii Ludowej Obwodu Warszawskiego, a nadto wielu żołnierzy i osób cywilnych. Zginęli tu między innymi dowódca obwodu AL major Bolesław Kowalski, pseudonim Ryszard Piasecki, szef sztabu kapitan Edward Lanota, pseudonim Edward, szef propagandy i redaktor naczelny pisma Armia Ludowa, major Stanisław Nowicki, pseudonim Felix oraz oficer informacyjny sztabu obwodu AL, porucznik Anatol Matywiecki, pseudonim Nastek. W czasie jednego z następnych nalotów o godzinie 17 bomby spadły na dom Freta 10 i na kościół świętego Jacka. Rozpadł się główny ołtarz i zawaliło sklepienie nawy głównej. Zginęło zasypanych wielu rannych i chroniących się tu mieszkańców starówki. Tego samego dnia ponad 200 osób zagrzewane zostało pod rozwaloną bombami kamienicą mieszkalną na ulicy Miodowej 7-9. W Śródmieściu gwałtowny ogień artylerii niemieckiej skierowany był tego dnia, podobnie jak i w dniach poprzednich, nadal na zachodnią część dzielnicy. Na Pańskiej, Twardej, Śliskiej i Siennej powstają w dziesiątkach domów uszkodzenia i wybuchają pożary, których nie można skutecznie gasić z powodu braku wody. Ludność ponosi przy tym niemałe straty. 26 sierpnia przypadała doroczna uroczystość Święta Matki Bożej Jasnogórskiej. W związku z nią
Komendant Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej pułkownik Antoni Chruściel-Monter wydał stosowny rozkaz. W związku ze zbliżającą się uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia jako patronki Królowej Korony Polskiej zarządzam we wszystkich oddziałach odczytać apel do żołnierza załączony do niniejszego rozkazu. Do modlitw wieczornych w tygodniu poprzedzającym uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia dodać odmawianie pod Twą obronę z trzykrotnym wezwaniem Królowo Korony Polskiej módl się za nami. Udostępnić jeszcze bardziej niż dotychczas przystępowanie do sakramentów spowiedzi Komunii Świętej. Tam, gdzie to możliwe, odprawiać przez cały tydzień przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej krótkie nabożeństwo błagalne do Królowej Korony Polskiej i litanię do Najświętszej Marii Panny pod Twą obronę i trzykrotne wezwanie Królowo Korony Polskiej módl się za nami. Wszelkimi środkami i staraniem wpłynąć na podniesienie wartości moralnej i pogłębienie ideowe szeregów Armii Krajowej. 26 sierpnia w sobotę, a jeśli to z racji warunków lokalnych nie będzie możliwe, to 27 sierpnia w niedzielę odprawić uroczystą mszę świętą z odpowiednim kazaniem. Komendant Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej Monter. W prasie powstańczej, w dziennikach wojskowych i cywilnych ogłoszono w dniu tego święta artykuliki i notatki okolicznościowe. Tam, gdzie to było możliwe, odprawiono msze święte, w których uczestniczyli też dowódcy wojskowi i lokalni przedstawiciele władz cywilnych powstania. Perspektywę zadań Armii Krajowej na Starym Mieście w dniach najbliższych określał jednoznacznie rozkaz wydany przez pułkownika Karola Ziemskiego, Wachnowskiego, dowódcę Grupy Północ. Sytuacja, w jakiej się znajdujemy, zmusza nas do zdobycia się na najwyższy wysiłek. Zadaniem, które mamy przed sobą, jest utrzymanie za wszelką cenę rejonu Starego Miasta i to utrzymanie go do chwili odejścia nieprzyjaciela. Terminu tego odejścia w tej chwili przewidzieć niepodobna i równie dobrze może on być bardzo bliski, jak i dość oddalony. Od spełnienia naszego zadania zawisł nie tylko los oddziałów AK walczących w tym rejonie, ale i ludności cywilnej, której grozi z rąk Niemców niewątpliwa zagłada. Każdy zdobyty dom, każda utracona pozycja grozi nam ściśnięciem terenu, który w końcu mógłby zostać do tego stopnia zmniejszony, że oddziały nasze uległyby zniszczeniu. Dlatego też warunkiem zwycięstwa, a zarazem warunkiem ocalenia, jest twardy przymus stania na zajmowanych stanowiskach. Tym trwaniem zyskujemy na czasie. Czas jest naszym sprzymierzeńcem. Jednakże zdawać sobie z tego trzeba sprawę, że czas ten musimy dla swojej sprawy kupić wolą zwycięstwa.